Mam takie pytanie, bo chodzi, ja tam troszkę z Pismem Świętym, ale czy apostoł Paweł znał Jehowę? Jaki jest na to werset? Bo ja tam wyczytałem, że apostoł Paweł tylko Jezusa znał. Jak szedł do Damaszku, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 5 werset, kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. No to czy apostoł Paweł znał Jehowę? Pan jest. No ja wierzę w Jezusa i nie chcę zginąć w Armagedonie, a świadkowie Jehowy, moi bracia, dwóch rodzonych, tak, bo ja jestem od Chrystusa, tak, oni mówią, że ja zginę w Armagedonie. No i się dlatego troszkę martwię, bo ja nie chcę zginąć w Armagedonie, dlatego się pytam, czy apostoł Paweł znał Jehowę, bo ja nie znalazłem wersetu, tylko on znał Jezusa i wszystko to Jezus dla niego był wszystkim, a reszta to śmieci, byleby pozyskać Jezusa, Chrystusa. A czy ma pan dostęp do przekładu Nowego Świata? Tak, bracia mi dali. Mam. No to mam go, tak? Nawet przy sobie. Proszę w listach sprawdzić. Ale jaki werset? Tam jest 247 razy. No nie, no to niech pan się wysili. No. Ale werset proszę mi podać, bo jak dwie. No i To pan chce. papier można wszystko wpisać. Ale to pan chce teraz to ode mnie? No tak, werset, że apostoł Paweł znał Jehowę, bo Jehowa ma zniszczy wszystkich w Armagedonie. Kto jest świadkiem Jehowy, to zginął w Armagedonie. Tak mnie straszą moi bracia rodzeni, bo nas jest pięciu braci, ale ja wierzę w Chrystusa, bo to Chrystus na mnie oddał za mnie życie na Golgocie. Ja w Chrystusa wierzę. Jestem Jego uczniem i chcę za barankiem, za Chrystusem. Ja A kto katolicy. Jezusa posłał? No jego ojciec, mój dziadek. No, bo Jezus. ojciec Jezusa jest moim dziadkiem, bo to jest jednego syna miał ojciec Jezusa. Więcej nie miał siostry i nie miał więcej synów, tylko jednego syna, jednorodzonego. I on, ten syn wszystko dostał od swego ojca i ten syn kupił mnie krwią. Ten syn mnie kupił na Golgocie krwią. Proszę pana, pan się nawet nie przedstawił. No ja mam na imię Bogdan. Dany od. Co znaczy, panie, a co znaczy imię Jehoszuach? No Jahwe to jest skała, co pili na pustyni. Synie, nie, Pierwszy synie, Koryntian Jehoszu. 10:4, ta skała, co pili tą wodę, co wyszli od faraona, co Mojżesz mówi, że dał im wodę, a to był Jahwe im dał wodę, skała. Kto napisał ten list do Koryntian pierwszy? No, apostoł Paweł pisał list do Koryntian i on jak szedł do Damaszku, to rozmawiał z Jezusem. Nie tam z Jehową, tylko z Jezusem rozmawiał. Bo jest napisane Dzieje Apostolskie w przekładzie Nowego Świata. Kim ty jesteś? Ja jestem nie Jehowa, tylko Jezus jest napisane. No to tam bracia coś w internecie, że ten telefon z internetu. Niemożliwe, proszę pana. No ty jesteś bratem starszym, jak masz na imię? Ja nie jestem starszy. No ale w internecie tam się świadkowie ogłaszali, w internecie telefony. To jest jakaś pomyłka. Nie pomyłka, bo JW.org w internecie było na salach królestwa, internet, braci starszych tam były te telefony. Panie Bogdanie, proszę posłuchać, króciutko. Ja już po prostu powiedziałem wszystko. Jehoszuach, Jehowa jest zbawieniem. Przecież pan dobrze wie, niech pan tutaj po prostu nie świruje, wie pan, że pan nie wie, że Jehoszuach to znaczy Jehowa jest wybawieniem. Ale amerykański Jehowa to wojny prowadzi, on nie zbawi nikogo. To Chrystus zbawił, nakarmia, wskrzeszał, uzdrawiał, zwyciężył świat miłością, prawdą. On żyje, zamordowali króla i król żyje. Ja jestem synem króla. Jakiś tam Jehowa amerykański nie będzie mnie straszył Armagedonem. No nie, proszę pana, Ja nie jestem panem, chyba jestem nie. synem króla, nie obrażaj mnie. Pan to jest grecki bożek. Grecki bożek, pan, zobacz słowników, co znaczy pan. Swój jarko ma kopyta, jako grecki bożek. Ale najpierw mi pan mówił na pan, a teraz Ja przechodzi mi ani pan razu na. pan nie użyłem, bo ja mówię na ty, bracie, w Chrystusie, Kolosan 2, jesteś moim bratem w Chrystusie, jak się nawrócisz do Chrystusa. A jak nie, no to co? Kim ty jesteś? Bo w Adamie mamy bracia, siostry, w Adamie, w grzechu i mamy w Chrystusie, wykupieni jesteśmy z grzechu. I kto nas wykupił, krwią zapłacił? No Chrystus, do Niego należymy. No, włączył się. Także świadek Jehowy, oni mają tylko tego Minuta.
Właśnie Jehowę i tutaj apostoł Paweł w przykładzie Nowego Świata, że kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. I to oczywiście to jest przykład o świadków Jehowy i nawracamy świadków. To oni pójdą na Armagedon i tu król króluje, nie może panować, oni mają Pana Jehowę. Tu jest błogosławieństwo od siódmego anioła i tu mają Pana Jehowę. Jehowa to 8 milionów sekciarzy, właśnie firma, korporacja strażnicowa, a tu jest Pan grecki Bożek. Lucyfer, niszczący światło. No to jeszcze raz. Tutaj prawda nas wyzwoli. I Chrystus ma wszystkie tytuły od Jego Ojca. Mateusza 11, 25 do 30. Chrystus jest naszym Ojcem prawdy, bo prawdziwy z Boga prawdziwego. Jest Królem, Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Krzewem, drogą winnym krzewem, zmartwychwstaniem. Jest Może wszystkim. kończysz 6 minut. 1 Koryntian, 2 rozdział, 2 werset. Apostoł Paweł nie znał oprócz Chrystusa nikogo. Jehowa amerykańska firma. Dziękujemy. Ezechiela 34 rozdział. Dziękujemy.